Dziś pokażę Wam, jak MacWyznawca robi bułeczki. Bułeczki będą pod B. Bułka tarta, bułki pszenne. To nie będą bułki pszenne, ja tylko się będę wspierał tym przepisem. Zaczniemy od zmielenia ziarna. Ja tutaj mam przygotowane już wypłukane żyto. Jest to żyto prosto od rolnika, ekologiczne ponoć. Dobrze. Sypiemy. No, 130 gram, zazwyczaj daje dużo więcej. Tak lubię zmieszać pół na pół z pszenicą, ale teraz nie mam więcej przygotowane, będzie musiało wystarczyć. Uwaga, teraz będzie głośno. No, pokrywkę trzeba lepiej umieścić. Wrzucamy mąki pszennej. Tam tyle. Tyle, ile mamy tutaj. Jeszcze wiem. Sypię. Nie będę się specjalnie przejmował tymi 400 gramami. A, niech tak będzie. Trochę więcej. Dobra. Następny krok. Trochę soli. Będzie sól morska. Ja jednak unikam sobie dużych ilości soli, więc sypię tylko łyżeczkę. Dobra, następny punkt. Trochę wody. Dodamy więcej wody, bo było więcej mąki. Ponieważ daliśmy więcej mąki, to i wody damy tak z 250 gram. O, nie będzie. Co to mamy w następnym kroku? Trochę oleju. Dobra. Jest 40 gram. No, nawet 45. Nie szkodzi. Co w następnym kroku? Drożdże. Dobra. Idziemy do lodówki po drożdże. Mamy drożdże. Spróbujemy je dodać. Nie wrzucając papierka. Gram? No, będzie musiało wystarczyć. No trudno. Następny krok. Szczyptę cukru, czyli damy łyżeczkę. Ciach, jak szaleć, tu szaleć. Miarkę zakładamy. No dobra. Czyli mieszanie ciasta. Czyli zrobimy sobie jednak małą modyfikacje, bo ja znalazłem jakieś rodzynki. Stwierdziłem, że zrobię bułki z rodzynkami. O co? Nikt nie mówił, że nie wolno. I teraz włączamy niewyrabianie ciasta. Fascynujące, prawda? Mam lekkie wrażenie, że wody może być za mało. Jak widać, ciasto już zaczyna bardziej przypominać ciasto właśnie po dodaniu tej ekstra wody, ale nie wydaje się za bardzo rozmoknięte. Wszystkie te zmiany, jakie wprowadziłem, czyli tam ekstra woda i tak dalej, wynikają z tego, że zrobiłem po prostu z większej ilości mąki, ale jak widać, nawet w termomiksie nie trzeba koniecznie trzymać się przepisu. Jak się doszło do pewnej wprawy, można uprawiać pewną wolną amerykankę. Co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że przekonacie się niedawno. Ciasto się wymieszało, to zobaczmy, co trzeba dalej zrobić. Piekarnik do 200 stopni, za chwilę odpalimy. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia, nie mam, użyję oleju. 8 bułek. Tyle, ile wyjdzie, przygotować na blachę, posmarować jajkiem, rozstrzelać, jak będzie mi się chciało. Bułki stać do piekarnika 30 minut. No zobaczymy. Dobra, to przechodzimy do części praktycznej
Znaczy ręcznej, że się tak wyrażę. Jak widać, ciasto się wyrobiło z rodzynkami, bułki z rodzynkami. Ciekawe, co to będzie. Nie są one na słodko robione. To teraz trzeba umyć porządnie ręce. Łapki umyte, to rozlewamy trochę oleju. Tak tam. Sprowadzamy go. Mam takie specjalne pędzelki do smarowania żywności, takie silikonowe, ale w tym przypadku wolę ręką z tej oto przyczyny, że przyda mi się natłuszczona ręka do, a nawet dwie dłonie natłuszczone, no po to, żeby mi się łatwiej te bułeczki formowało. Chyba troszkę za dużo jednak wody dodałem, bo te ciasto jakieś takie za miękkie. Ciach. W międzyczasie odpalam piekarnik na te 200 stopni, niech już się grzeje. Mniejsze, większe. Zobaczymy, ile nam ich wyjdzie. Miało być 8, ale zrobiliśmy ciasta więcej, więc może będzie ich więcej, a może będą po prostu mniejsze niż te wzorcowe. Tak. Łatwo jest dobrać się do termomiksa, żeby wyjąć jego ostrze, bo może się to teraz przydać przy wygrzebywaniu resztek ciasta, bo troszkę wyszło za rzadkie, ale myślę, że bułki tak się udadzą. Jak widać, uformowało się 12 bułeczek, niektóre dość fantazyjne. Widać, bułeczki podrosły dość znacznie. Tam temperatura, a taka już prawie 200, niech będzie. Ładujemy, nie będziemy się cackać. Bez ozdób, bez smarowania jajkiem i posypywania czymkolwiek od góry, bo powiem uczciwie, że troszkę mi się nie chce, a i tak będą dobre. 200 stopni. Dodam trochę, ustawię na trochę więcej czasu, nie jest do końca rozgrzany piekarnik. Będzie 30, tak z 7 minut, a nie 30, jak było w przepisie. Ciasto możemy też wyrobić ręcznie, nie musimy używać do tego urządzeń. Udało się chyba. Oto bułki, oła, gorąco. A tak wyglądają bułki już po upieczeniu. Super.